Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Ekipy i dawno nie było Minecraft Ekipy, ale dzisiaj bardzo krótki wstęp, ponieważ jest co podziwiać. Ostatnio nie było ekipy dosyć długo, ale to nie dlatego, że... ale to nie dlatego, że nie było, bo nie było, bo nam się nie chciało, tylko ja budowałem i właśnie nie chciałem robić wiele odcinków z tego co nowego, więc dawno nie było ekipy i dzisiaj pierwszy odcinek od jakiegoś czasu ostatniego, a niedługo częściej będą filmy, nie, jakby z ekipy, także no, zaczynajmy, bo naprawdę jest co podziwiać. Strzelcie łapę w górę, jeszcze suba, no i let's go. No i zapraszam was na całą playlistę Minecraft Ekipa, właśnie wam się wyświetla w prawym górnym rogu. Pierwsza rzecz to... tu. Komisariat chyba pamiętacie, ale tu jest... Chociaż na wszelki pewność tam wszystko wam pokażę. Tu jest dmuchany plac zabaw. No i tutaj mamy kobylstowniarkę. Taką sztuczną, ale wiecie, ku pamięci tamtej, co była kiedyś na środku naszego domu. Tutaj jest komisariat, ale to wam chyba już pokazywałem, ale nie jestem pewien. O, no i właśnie, zostawiłem gdzieś moje rzeczy, więc co prawda znalazłem to, ale zbroję mam stąd, więc no, to jest słabo. No dobrze, to let's go dalej. No i tak, tu na przykład, może najpierw piramida, pyramid, let's go, i tutaj złota zbroja, i ten, ja tu chyba, no dużo grałem, no dużo, nie powiem. Co tu jeszcze, tutaj jest baza Leona. I tutaj mu dałem prezencik takim, bo on tu buduje nową bazę, już nie mieszka w marchewce, wyprowadza się. I ja mu w tym troszeczkę chciałem pomóc. Co tu się stało? tam jest roller coaster, to nic nie ma ciekawego. Tu jest dom Emilki. O proszę bardzo, tutaj jest taki mini ten, tutaj jest sianko. No i dużo basenów ogólnie, tutaj takie wysypisko trochę śmieci. Takie miejsce. O jest. No i tam villagerki. Dobra, może zejdziemy już tędy. No nie gadaj, że nie mam tego bloku. Dobra. Trzeba tam wracać, kurcze widzowie. No dobra, wracamy, proszę bardzo, nie będę tu bałaganił. Tutaj jakieś miejsca, dużo rzeczy, naprawdę zejście do kopalni. Znowu Ender Chest i w sumie skorzystam z tych tortów. No i tutaj taki ogródek. No i tak, tam jest budka z lodami, tutaj są wszędzie mosty, plaża i myślę, że pójdziemy w tamtą stronę. Tu jest mini tartak, tu jest plac, taki ogród, ale to jest taki słaby ogród, nie wiem czy go nie zburzyć. Domki, kominy. Sklep Vixaturcus, bo prawie wszystkie sklepy są tutaj moje, ale potem ode mnie odkupią. No i tu po prostu są rzeczy, nie? Chwalebny tort, pomnik tego, zabicia lidera, trzech właściwie, i dyskoteka, tu powinien być klub nocny, ale no. O, tu nawet to siedzi i pije jakieś trucizny. Nie wnikam. A w ogóle te ramki powinny być niewidzialne, ale jeszcze tego nie zrobiłem. Więc chwilowo są... ten... widzialne. siema. Widzę, że tu macie ten... i tu jest kino. No i... tu można nawet zapalać i zgaszyć światło, ale to wiecie. W ogóle jak pokazałem to kino Mikołajowi, to taki był... jak to powiedzieć? Zaskoczony? No dobre słowo. McDonald's, bo no musiał być, nie powiem. O proszę bardzo. No i w sumie tyle, no. Nie, znaczy tyle z McDonalda chciałem powiedzieć. A to dopiero niecała połowa wioski Minecraft, więc no wiecie.
Tutaj biurowiec zwykły, nic ciekawego, taki szarak trochę. Chyba nawet tak go nazwałem, prawdę mówiąc. Tu też nic nie ma, no i tu też nic nie ma i wyjście. Zeskoczyłbym, ale... Dobra, łagodny upadek, co mi szkodzi. O kurde, myślałem, że zginę. Dobra, tu jest ten i skrzydła. Tam jest moja twarz. O, właściwie dwie. Taki zbugowany Enderman. No i golem w owcach oczywiście ma tak samo mały mózg, więc musiał tam być. Ten do picia wody. Kaktusiarka, w której właściwie jest wielka farma i od razu sklep. Ile tu w ogóle kaktusów jest? Dużo, dużo. No i tutaj taki do strzelania. Popatrzmy, jaki mam cel. Dobra. Może tego nie skomentuję. Świątynia Gaugana powinniście ją chyba kojarzyć. Tu jest tajna baza, ale to kiedy indziej pokażę. Targ? Kurczę. Tu się kończy Jump Boost i Speed. To trzeba tu chyba zrobić kolejnego beacona. Bacon. Jest też dużo znanych sklepów, a tu jest taki jeden targ. Tu jest... Zbychu, co ty robisz? O, on ciągnie ten cały powóz. Powóz? Chyba tak się mówi. Sklep z ubraniami kolorowymi. Tutaj jest... Tutaj jest... Zo. Tu jakieś... Po prostu tabliczki dla ciekawości. Cmentarz. No i tu niestety Jotaro popełni samobójstwo. RIP, to jest ode mnie kwiatek, pochodnia, no i to, co było przy jego śmierci, czyli bryłka żelaza. No ogólnie tutaj to jest grób psa Mikołaja, bo przypadkowo tak jakby kiedyś mnie tam uderzył i potem ten pies na mnie się rzucił, a że ja miałem ciernie, to on zginął, więc nie moja wina. Alejka kacjowa. No i tutaj oczywiście Milka, Wix, Loix i Miki. No i Lidl tymczasowo nieczynny. W sensie nieczynny, pusty. Wagoniki, czyli oczywiście wózki, no i tu nic nie ma. Taki mały Lidl. Nawet z góry jest napis, pokażę wam. Proszę bardzo. Tu jest takie piękne miejsce. Ajajaj. No i tu jest wielki napis Lidl. Bo mapy jeszcze nie odświeżałem, ale na mapie to będzie spoko wyglądało. No i co? Chyba idziemy powoli w tamtą stronę. Dobrze, bo tam się dzieje jeszcze więcej. Wiatraki. Sąd to znacie, jeśli oglądaliście poprzednie odcinki. Bank. I tutaj nie powiem, jak wejść, ale już jedna osoba na ekipie wie. Nie powiem, która. Wieża to jest taka dla picu, nic tu nie robi. No i zostawiłem też dużo miejsca na kolejne budowle. No jest dużo balonów, tutaj jest trójząb. Takie ładne jakby miejsca zrobione z tych ognisk. O! I tutaj miejsce na bambusy, kolejny targ. Tutaj wielkie drzewo, płyta i jeszcze ten. Pomnik tego, totemu. Tutaj mini farma, ale to też trochę tak, wiecie. Tutaj jest strzelanka. Biały 1 punkt, pomarańczowy 3 i żółty 5. Aha, bo to inne, to trzeba będzie zmienić. Szpital też kojarzycie, ale tego budynku nie kojarzycie, bo to jest sąd. W sensie sąd, ratusz. To jest jeden z dużych budynków. No i tu jest sala obradowa, bo będą też na prezydenta wybory, a tu jest jeszcze magazyn, no i będą wybory na prezydenta, więc śledźcie mój kanał, zobaczycie. No i tutaj mamy pokoje różne, takie czerwony, niebieski, oj, tu ktoś pracuje, biblioteka, w sensie biblioteka, no samorząd czy coś tam, no i pokój tego. W ogóle wiecie, ja to zbierałem. Trzeba było chodzić po cave'ach i szukać tych. No i tu są jeszcze te. Pokój.
burmistrza, czy tam prezydenta, którego jeszcze nie ma. To może ja tu zamknę, tak dla szacunku. No i tu jest pusty budynek. Tu z Mikołajem chyba parkour zbuduję, bo taki mam pomysł, ale jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało. Tu takie budynki, to nie wiem nawet, czy wam pokazywać, bo w środku nic za bardzo nie ma. Ale za to tu jest basen. Basen, piękny basen. Już powoli się zbliżamy do końca, ale jeszcze nie. Szatnia, WC. Proszę bardzo. No i pływalnia. Pływają sobie bez używania rąk ani nóg. Oczywiście jakieś tutaj pontony czy coś tam. No i klapki. No i klapki. No i takie piękne oczywiście. Basenik. Fioletowo-biały. Bo czemu nie? Mob spawner i tu jest wejście pod spodem, są tam beczki, ale to... Czemu tam jest szary blok? Co tu się stało? O. Czteropiętrowy jest mob spawner, zrobiony z betonu, żeby był ładny i z kwarcu, bo nie chciałem z kobla, bo by był strasznie brzydki. No i no. No i tutaj mamy wejście do stadionu GOL. I GOL jest super moim zdaniem. Flaga Polski oczywiście. Patriotyzm. Tutaj jest ławka przerwowa. Wyjście. I tutaj z drugiej strony też jest ładnie. Bramki są. I nawet tam jest wejście dla... Tutaj jest wejście dla kibiców. Stroje oczywiście. I oczywiście tutaj na kuzaku jest spokój komentatora. I można wejść. A ja tu nie będę wchodził, bo... po co? No i tam jest też ładny komentator, spoko, pokój jest. W sensie ładny pokój, spoko, komentator. No i tu jest trochę takie nowe, lekko można powiedzieć centrum, ale nie do końca, bo prawdziwe centrum jest tam, gdzie zaczęliśmy grę, czyli tam, gdzie mieliśmy bazę Alfa, czyli tą pierwszą. Tak ją nazwałem. No i tutaj mamy alejkę, słoneczną alejkę. No i piękna fontanna. No i pięknie tutaj wszystko, krzaczki, jaboj, płotki, bikony, farma świń i wielka świnia oczywiście, kolory Windowsa, restauracja mandarinka i tutaj są ci, no i pięknie wszystko, pięknie, 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 żabka, 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 tutaj nawet jest miejsce na... Aha, dobra, dobra. Miejsce na ten spiżarnia, dobrze, spiżarnia. No i mój piękny sklep VIP, którym są zarąbiste rzeczy. Tu chyba nawet Mikołaj stąd ma tą głowę, bo widziałem, że miał wczoraj, jak z nim grałem. Znaczy, no kiedy wy to widzicie, to nie wczoraj, ale kiedy ja to nagrywam. No i zyski, trochę tu diamentów jednak zarobiłem, bo głównie Leon to kupuje jakieś. Nawet litra jest! To ja swoją zgubiłem, to wezmę stąd może. Ej, jaki dobry pomysł mam, dobra. Cie! Ej, nie spodziewałem się, że tu będzie litra, dobra. Dobra. Olać ten chlebek, musimy biec. Biec, bo jest co podziwiać. Nowy budynek Leona, ale w środku jest pusty. Tymczasowo jest mój, on ode mnie odkupi, bo prawie wszystkie budowle, większość, 98% budowałem ja. No i teraz będą ode mnie po prostu odkupywać, więc no będę chyba najbogatszy. Ale już chyba nie chcę być najbogatszy. Mini farma jagódek. Sweet berries. Ja myślałem, że ten odcinek będzie miał z pół godziny, a jak na razie to się zapowiada na 20 minut. No i boję. Dobrze, tak ma być. Piękny balon oczywiście. Wieżowiec Leona. I tutaj jest tylko jak na razie tam, co pokoje do wykupienia. I tu jest tylko recepcja. Taka ładna. Fontanna oczywiście, pomnik dzwona, co uwielbiają, bo wszyscy są dzbanami, dzwonami. Wow, no, no wow. No i jeszcze tutaj było takie jedno miejsce. O, ten budynek, ale tu nic nie ma, spokojnie. Tu jest strasznie pusto, ale tu jeszcze coś będzie, może jakiś wieżowiec kolejny. Tutaj jest latarnia morska, na górze nic nie ma ciekawego, możecie zobaczyć, proszę bardzo. Rafa koralowa, serduszko. No i jeszcze tutaj są ścieki. Proszę bardzo. Ścieki tutaj, nie wiem, czemu to jest zamurowane, ale tu nic nie ma. W ogóle kiedyś tej ściany nie było. Nie wiem, czemu tu jest teraz dziura. Czy ktoś zamieszkał w ściekach bez mojej wiedzy, czy co. No i tutaj drewienko.
mój sklepik, no i pokój, w sensie dom Mikołaja. Dobra, tu ogólnie dałem mu jakiś prezencik, tutaj trochę sobie zasypił domek, wykupialiśmy się, ale nie wiem skąd jest ten, ale tak szczerze, z ręką na sercu, nie wiem skąd jest ten dirt i to, no ale no, nie wiem. Niedługo mu pomogę to ogarnąć, bo też nie wiem skąd to się w ogóle wzięło. Może jakiś troll Leona, nie wiem. No i tutaj jest takie piękne miejsce, mini zakątek z drewnem i kamieniem, ale nikt tu nic nie robi, więc no wiecie, przyps trochę. Port, mini barek taki, że można zamawiać jedzonko, kolorowa wieża, butelka z miodem, czyli z lawą, więzienie, które nie jest zbyt ładne, nie będę pokazywał, butla wody, CSGO. O, tych nic nie ma w środku. Tutaj piękna szkoła. Czemu ona jest taka zarośnięta? Jeju. Tutaj może zaraz przejdziemy. No dobra, może zjedzmy ten chlebek. O, proszę bardzo. No i tutaj mamy domki takie, o, dla dekoracji. Że niby ktoś tu mieszka, halinki, ale to są tylko takie, wiecie, żeby nie było domów villagerów, to są takie domki. Mini biomy, czyli portal i bazaltowa delta, czerwony i niebieski biom, czyli szkarłatny i ten drugi, spaczony, wyspa grzybowa i pustynia, nawet piramida jest mała. Proszę bardzo, tu jest restauracja, którą przejmiemy z Mikołajem, ona jest do wykupienia, ale tak naprawdę no to ja ją zbudowałem, to wiecie. Ona jest zniszczona i my ją ładnie udekorujemy i to będzie jeden ciekawy odcinek. Tutaj mamy dekoracje, tutaj jest pięknie oczywiście strych, no i Biblia, czyli biblioteka. No i w każdej z tych ksiąg jest napisane jakieś głupoty. Kiedyś może to przeczytamy, na pewno nie dziś. Galeria dla pizzy, czyli V1, bo Victini 1, albo Vix, nie wiem jak to nazwać. V1 w każdym razie. No i niby galeria, ale wiecie. Nie jest to galeria, tylko takie dla ozdoby. Niektóre tutaj budowle są totalnie dla ozdoby. Ring to już nie jest dla ozdoby, będziemy tu zawody robić. Basen to znacie tutaj. No i szkoła. Chodźmy do szkoły. Back to school. Sala numer 1. Łazienka damska i męska. Jakieś tam szapeczki piękne. Sala główna. I tutaj jest mikrofon i ten. W ogóle fajnie to zrobione, bo tu są takie szyby przyczepione. Kantorek to jest z tymi rzeczami, tutaj są sale. Jak chodzę po tej szkole, to prawdę mówiąc mi się nawet moja szkoła przypomina. Biblioteka. No i tutaj jest pokój dyrektora i nauczycielski pokój też przy okazji. Sala numer 4, numer 3, to jest chyba największa sala. No i oczywiście tutaj nie ma tego, no bo Mikołaj wczoraj zniszczył, ale no dobra. Mamy fajny, proszę bardzo, stoliczki i to co Mikołaj zniszczył i kucharkę. Były tu dwie kucharki, ale jest jedna. Co jest, co takie lagi? Przed chwilą nie było. Normalny mam internet. What? Nie wiem. No co się kurde dzieje? Normalnie przed chwilą działało. What? Opona. Dobra, może najpierw tu się przejdziemy. I tutaj jest, proszę bardzo, takie miejsce. Tutaj jest do bicia. I tutaj schodzimy. To jest trening. Tutaj strzelamy do celu. Miała być wielka maszyna, ale w końcu nic z tego nie ma. Dobra, jednak chyba ten film będzie miał 30 minut, no ale dobra. Co poradzić? Trochę laguje, nie wiem dlaczego tak laguje. No ale dobra, no nie wiem, normalnie tu normalnie działa.
Kolejny McDonald's, już ostatni, drugi. Kuchnia, proszę bardzo. No i tutaj stoliczki na dworze. Tutaj jest miejsce z Minecraft wioski. Może to przez noc? Nie wiem dlaczego. Czemu akurat zawsze jak nagrywam to musi lagować, a poza odcinkami nie laguje? Nie rozumiem. Rakieta, wstęp zbroniony, tam nic nie ma, takich siaczek po prostu. Brzozowa aleja. Grzyb wielki, grzyby! Czemu tu jest ciemno? Stajnia, w sensie stodowa. Coś mi tu śmierdzi. No dobra, zawsze lagi muszą być jak nagrywam. W sensie to akurat dzisiaj, bo normalnie tak nie laguje. Krowy, świnia. Biedronka bez ogonka. Niskie ceny. Nawet mam tu zupkę tą. Chociaż nawet wam chyba nie pokażę. Tutaj jak przejdziemy to jest... O, już normalnie działa. Mój wieżowiec. Domek i chyba tu się szybko prześpimy, bo już kończę wam wszystko pokazywać, tylko muszę iść spać, bo nas jest dom Jana i Stefana. A, bo dobra, to jest pewne nawiązanie, ale nie powiem do czego, nie gadajcie, że tu nie ma. Nie no, serio, nie ma czegoś. Nie, tu jest wszystko, dobra, jestem ślepy. Nie, jestem ślepy, sorry. No i pięknie, już nie ma nocy. Oj, jest. Tutaj jest choinka, gdzie będą prezenty. Jak będą święta, ale jeszcze nie ma. Farma. Tutaj pomnik Among Us i nawet ma plecaczek. Bardzo ładny jest, sam mi to nawet Mikołaj powiedział, pomimo że on zbyt ładnie nie buduje. Piękna alejka, tu by się też jemu spodobało. Dżunglowa alejka. No i pewnie wiecie, znacie to z gry, to wtedy położymy dywaniki u góry. No i wiecie, że tam ile dajecie za hangar i kupujecie go, czy tam kontener, wszystko jedno. No i tyle dostajecie, nie? I jeśli na przykład wygracie coś tam, jaksy będą, no to spoko, a jeśli dirt, no to trochę słabo. Kościół wygląda super. Też kręcone schody, pięknie. I tam są wieże, dwie na szczęście. No nie, dwie wieże. Dobra, źle to. Władcy pierścieni. No dobra. Znaczy, władcy pierścieni, ja pierdzielę. No tak, dobrze mówię. Dobra, już się gubię sam. Sprinta nie mam. Tu jest, na dole jest miód zwykły, a tutaj w butelce. I normalnie można go zbierać przyciskami. I widzicie ile pszczół, ile kwiatów. Tu chyba aż nawet laguje. W tym miejscu najbardziej. W całej wiosce, bo tu jest najwięcej tych bytów stłoczonych. No ale dobra. No i tutaj nasze główki, ale jeszcze za to hotel imienia Edwarda. I tu można kupować pokoje. W sumie prawie każda nazwa tutaj czegoś to jest odniesienie się do czegoś, no ale dobra. Tutaj chyba kupi Leon, bo mówił, że fajny pokój. Tutaj z kolei Mikołaj. A kto wie, no może tu nawet Emilka kupi, ale wątpię, bo zielony, nie fioletowy. Ale te dywaniki można zmieniać chyba, chociaż nie wiem. Tu jest... dobra, tu nie powiem co jest. No jak widzicie, Mikołaj ma tu pusto troszeczkę w główce. Więc... o, zapisano grę. Kurde, czemu takie głupie lagi? Przed chwilą nie lagowało przed nagrywaniem. Ładny design łóżka. No i jak zwykle ma pusto w głowie, więc no. Stadion wielki. Też z mikrofonem. Tu będą jakieś konkursy. Czy coś. Balony. I tutaj, dobra. To wam pokażę zaraz, bo to ładnie wygląda z mojego domku. Pomnik imienia zabicia smoka. Tutaj takie ten, tam są rury czerwone. Ekspiarka ryb, proszę bardzo. Chyba to nawet był drugi budynek. I tu wystarczy mieć wędkę i stać w miejscu przez parę godzin. Fontanna i tutaj takie właśnie te. Tutaj oczywiście każdy zna, że tu jest sklep Leona i ten, to każdy wie. No i mój domek. Co tu się...
Tu się dużo zmieniło. Tutaj są skrzynki, tutaj stół. Nie wiem, czy wam to pokazywałem, bo już nie pamiętam. W ostatni odcinek chyba jeszcze nie było to w 100% tak zrobione. Kuchnia. Na wszelki wam pokażę. Widok oczywiście taras. Tutaj drugi taras. Piękny ogródek. No, jest cyjanek. Kury mojej tu chyba nie ma. A szkoda, załatwię sobie drugą. Lama to nie jest moja, to będzie w prezencie. Mój kot, mój pies. Śmieci, tam była skrzynia. No i tu mam piękny... A, to ja bym jeszcze UFO zapomniałem. I tam latająca wyspa, na której nic nie ma. I tam wielkie drzewo. I flaga Polski, no oczywiście. No i dorobiłem kolejny rządek... diamentowe, złote i kamienne te... itemy. No i tu oczywiście wszystkie bloki. Prawie 1 do 1. Tylko troje udekorowałem, żeby lepiej wyglądały. Ale są prawie takie same, czyli sztabka nederytu, żelaza, złota i w ogóle. No jak zejdziemy na dół, to już kończymy, bo tylko tutaj zostało nam pokazać, że tutaj są stragany takie wielkie. Nie wiem, czy to do końca pasuje do tego miejsca, ale wydaje mi się, że chyba tak. Tutaj jest... spokojnie, nie jestem rasistą. Lubię i czarnych, i białych, i żółtych, i wszystko jedno. Znaczy, brownie, nie wiem jak to się tam mówi. Białas, tak się nazywa, to nie jest tam, chyba będę musiał zmienić nazwę. No trudno, życie jest dziwne. Ten, spiżarnia. No chyba będę musiał zmienić nazwę, jeszcze mnie o coś oskarżą. Zaczesz w Minecrafcie, no nie wiem no. Wszystko się może teraz zdarzyć. Dom Grażynki. A tak, je to kominek. W sumie bardzo ładny. Nie wiem, czy takiego kiedyś nie zrobić gdzieś. No i takie miejsce. No i takie bardzo, bardzo przytulne miejsce. Tutaj się czuję dosłownie jak w jakimś... na obozie jakimś dosłownie. Kiedyś byłem na obozie i pamiętam jak było. Dynia, most do łowienia ryb, dom Leona. No i pierwszy budynek w Minecraft wiosce. O kurde, 30 minut będzie niecałe. No dobra, no to lodziarnia. Ten. Bigon, moja papuszka. A nie, bo ja miałem parę papuk, ale... Tak, to jest moja. Dobra, zostań tu. Tej chyba nie biorę, chociaż może wszystkie wezmę. Sklep skraftowani, kasjer i szef Wix. Tutaj skrzynia z dirtem, bo... Trochę tego dirta miałem. Coś mi... Nie, nieważne, coś mi się przypomniało. Tutaj takie miejsce, proszę bardzo. Kurde, tam jeszcze zostało. Ja pierdzielę. Baza alfa, dobra, to już każdy zna, nie będę przedstawiał. Tutaj są stare jeszcze, tu jeszcze jak nie było wszystkiego, to będzie bardzo, bardzo, bardzo do odmiany. Ale te napisy już chyba zostawię jak są i tutaj tylko świeże, bez standardów i tego wszystkiego. Trójząb, jak mówiłem, ten do tepania się, enderperłą, proszę bardzo, trzeba wcelować. Stajnia, tu dorobiłem jeszcze dwie, to jest nie dość, że Leona koń, to jeszcze mój i Mikołaja. Tutaj jeszcze tylko został grzyb, bobodziarka, ten villagerów, no i lisek, farma lisów. Bardziej taka podziwialnia. Już nie wiem jak to nazwać. No i tyle! Zobaczyliśmy całą ekipę! Ale czy to na pewno wszystko? Nie, bo została jedna rzecz. Sorry, zapomniałem o niej kompletnie, a mianowicie to miejsce. To jest farma owiec i w tym miejscu skończymy odcinek. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Wszystkie kolory owiec was żegnają. No i ja byłem Wix, żegnam was i Naura. Do zobaczenia wkrótce. Dajcie łapę za moje starania.